To, co myślę w jakiś sposób odróżnia nas od innych funduszy, czy części funduszy, jest to, że założyliśmy go razem z moim przyjacielem, razem z moim wspólnikiem Maćkiem, będąc no, praktykami biznesu. To dzisiaj już troszkę traci na znaczeniu, bo to już dawno temu było, ale mieliśmy okazję współtworzyć firmę L2, która zajmowała się mobilnym marketingiem, mieliśmy okazję tworzyć serwis PRVP, swego czasu dosyć popularny, czy serwis Wapacz, więc te biznesy nie są nam do końca obce. Jak ktoś do nas przychodzi, to potrafimy często je ocenić również od strony technologicznej, od strony biznesowej, modelu. Jest to dla nas nasze naturalne środowisko. My inwestujemy w to, co rozumiemy, w to, na czym, to jest dobre słowo, wydaje nam się, że znamy, czyli w internet, w ICT szeroko rozumiane, czy w nowe media. Robimy to poprzez nasze trzy wehikuły inwestycyjne. Są to trzy podmioty, które dostarczają pieniędzy pomysłodawcom. Dwa z nich to są inkubatory przedsiębiorczości, w których mamy pieniądze unijne i tam finansujemy projekty do równowartości 200 tysięcy euro. I mamy trzeci wehikuł, czyli główny IQ Partners, bądź działający poprzez luksemburski podmiot, który jest dedykowany do obsługi projektów trochę większych. Czyli w zależności od tego, na jakim jesteście etapie rozwoju, czy jesteście seedem, czy jesteście już założoną spółką, trafiamy do różnego wehikułu inwestycyjnego. Teraz inwestujemy pieniądze bardzo różnie, to znaczy nigdy nie przekroczyliśmy kwoty 5 milionów, to była nasza jedna największa inwestycja. Nigdy nie zainwestowaliśmy więcej, natomiast najmniej to chyba było 50 tysięcy złotych, więc to jakby pokazuje, jaki mamy duży rozrzut. Średnia inwestycja, jak policzyłem szybko, statystycznie to jest około 400 tysięcy złotych. Tak jak mówiłem, najlepiej czujemy się w fazie seed early stage, tak? Czyli seedy robimy przez inkubatory, przychodzicie do nas z pomysłem i wówczas my staramy się najpierw to zrozumieć, potem w jakiś sposób ubrać model biznesowy, stworzyć te magiczne MVP, i dostarczyć temu pieniądze, żeby wystartowało na rynku. Natomiast w przypadku early stage, przy inwestycjach robionych przez IQ Partners, no to tutaj sytuacja jest prosta, wkładamy pieniądze w już działające przedsiębiorstwo. Tak to wygląda. Przepraszam. Do tej pory zrobiliśmy 85 inwestycji, w tym roku mamy ambicje przekroczyć setkę, większość upadnie. To tak. Teraz, z czym do nas warto przyjść? Po pierwsze, warto przyjść z zespołem ludzi, znaczy pokazać nam, że projekt, który chcecie realizować, to niekoniecznie jest one-man show, tylko stoją za tym kompetencje co najmniej dwóch, trzech, czterech osób. Dobrze by było, żeby były się wzajemnie uzupełniające, zarówno kompetencje technologiczne, kompetencje biznesowe, sprzedażowe. No trzeba przyjść z pomysłem, czyli musimy zrozumieć, po co tak naprawdę do nas przyszliście. A zresztą o pomyśle za chwilę będę mówił, najlepiej z jakimiś odpowiedziami, to znaczy czemu chcecie ten biznes robić, z czego wam wyszło, że to będzie dobry biznes, jaki jest pomysł na model. Najlepiej z wiarą i z motywacją, to znaczy nie oczekujcie, że my pociągniemy za wasz biznes i damy na to pieniądze, albo że już my szukamy pracowników, tylko szukamy zespołu, który z uśmiechem na ustach osiągnie rynkowy sukces. Byłoby świetnie, gdybyście mieli już działający no, prototyp, tak? Taki produkt, który da radę komuś pokazać, jak on funkcjonuje, jak on działa, po to, żebyśmy mogli dołożyć pieniądze na przykład tylko na marketing. Co trzeba mieć? Znaczy fajnie byłoby, gdyby ktoś bardzo rzadko, to jest bardzo rzadka umiejętność, którą warto w sobie wyćwiczyć, gdyby ktoś potrafił nam powiedzieć, czym jest jego biznes w jednym zdaniu. Czyli jak kogoś pytamy, no dobra, opowiedz nam o swoim biznesie, to dobrze by było, żeby ktoś powiedział, mój biznes polega na, albo mój biznes jest, i żeby zamknąć to w jednym zdaniu, bo znaczy, że ma już to przemyślane. To się naprawdę bardzo, bardzo rzadko zdarza. Zwykle słyszymy, tworzę serwis internetowy skierowany do wszystkich, którzy będą chcieli z niego korzystać, będę na nim sprzedawał reklamę, będę sprzedawał produkty, dziękuję, do widzenia. Fajnie byłoby, gdyby chociaż w przypadku tego etapu seedowego, gdybyśmy mogli poznać w paru zdaniach, jaki tak naprawdę ten produkt ma rozwiązać problem. Czyli jakby punktem wyjścia jest potrzeba, jest jakiś problem, opisujemy go, co tak naprawdę się, w jaki sposób chcemy wyjść temu naprzeciw. No i najdłuższy, pewnie zwykle tak się dzieje, że najdłuższy jest opis samego produktu czy usługi ze wskazaniem tych przewag konkurencyjnych naszego produktu nad innymi. I teraz nie oczekujemy, że ktoś do nas przyjdzie z biznesplanem, że ktoś do nas przyjdzie z budżetem.
to jesteśmy w stanie pomóc zrobić. Zwykle jest to tak naprawdę bariera, bo ludzie już się w jakiś sposób formatują, myślą kategoriami, takie chcemy mieć wynagrodzenia, taki chcemy mieć zespół, tyle chcemy wydać na marketing. Mają już bardzo przemyślany ten biznes, tymczasem później się okazuje, że wszystko wywracamy do góry nogami. Teraz zwykle pada to pytanie, ile to wszystko trwa? Cały proces od pierwszego spotkania średnio trwa 3 miesiące do momentu uruchomienia przelewu, 3-4 miesiące. To jest tak, że troszkę zależy od tempa naszych pomysłodawców, jak oni są gotowi z nami intensywnie pracować. Jesteśmy też trochę związani proceduralnie, ale nie traktujemy tego jako wielki problem z koniecznością uzyskania zgód w PARP-ie, który musi wyrazić na to zgodę, ale generalnie trwa to około 3-4 miesięcy. W tym czasie, no, co robimy? Poświęcamy czas na to, żeby zdefiniować pierwszą wersję tego MVP, żeby jakby zrozumieć, jak ma wyglądać ten produkt i próbujemy określić kluczowe czynniki sukcesu, czyli co będziemy mierzyć, co się musi wydarzyć, żebyśmy uznali ten biznes za wart ewentualnej dodatkowej inwestycji. Natomiast same szczegóły umów inwestycyjnych to trwa bardzo krótko. To jest około tygodnia czasu, robimy to na samym końcu i w ciągu paru dni roboczych dosłownie dajemy radę temat zamknąć. Teraz na co można wydawać pieniądze? My tworzymy spółki kapitałowe, czyli przychodząc do inkubatora, zakładamy razem z pomysłodawcą spółkę, czy to z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółkę akcyjną, w której my obejmujemy udziały. I w tej spółce oczywiście można pieniądze wydawać na co się chce. Nie ma tu jakichś formalnych ograniczeń, tak, że można wydać na to, czy na cokolwiek innego. Natomiast my generalnie preferujemy, żeby, robimy to relatywnie od niedawna, nauczyliśmy się, o tym zaraz powiem, że na wszystko poza płacami pomysłodawców. Zaraz powiem dlaczego, ale generalnie uznajemy, że ci, którzy są zaangażowani w projekt jako pomysłodawcy, nie powinni brać za to pieniędzy, bo dostają za to udziały. W dużym myślowym skrócie. Teraz często też padają pytania, no dobrze, w ramach umów, które podpisujecie, są zapisy, które mogą boleć potencjalnego pomysłodawcę. I jakie to są typowe zapisy, które wprowadzamy do umów? Przede wszystkim, że mamy prawo, podkreślam prawo, ale nie obowiązek, powołania swojego dyrektora finansowego, który będzie jednocześnie członkiem zarządu. Chcemy uprzywilejowywać udziały związane z, czy to uprzywilejowanie wykorzystujemy w momencie likwidacji spółki. Chcemy mieć prawo, bez względu na ilość posiadanych głosów, wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki. To są wrażliwe dokumenty, więc bez względu na to, ile mamy procent, chcemy mieć taką możliwość. I tutaj to, co pewnie wszystkie fundusze mają, są różne sposoby dochodzenia do właściwych parytetów, jeśli chodzi o udziały. To jest mój ostatni slajd. Co nam się nie sprawdziło podczas ostatnich bodaj 2 czy 3 lat? Nie sprawdza się niestety duża kasa w jednym etapie. Danie ludziom, pomysłodawcom, nie wiem, kilkuset tysięcy złotych w pierwszym etapie na zasadzie macie, próbujcie, spalcie tą gotówkę, zobaczymy co z tego wyjdzie, to jest prosta droga do katastrofy. Ale z drugiej strony, jak patrzymy na to, jak się analizuje projekty, nie wiem, w sposób modelowy, według jakichś metodyk i tak dalej, one też padają. Więc tutaj przed chwilą rozmawialiśmy z Bartkiem, że jednak mimo wszystko te nasze startupy to jest pełna loteria. I ludzie, którzy wydawaliby się najlepsi są najgorsi, najgorsi są najlepsi, podobnie z pomysłami. Druga sprawa jest taka, to akurat nie jest pewnie specjalne zaskoczenie, że nie sprawdzają się te firmy, które budują najlepsze produkty. O co nam tutaj chodzi? Zwykle ludzie przychodząc do nas mówią, mój produkt jest znacznie lepszy. Ja zrobię, on będzie miał więcej funkcji, będzie tańszy, będzie miał pełno wodotrysków, przy czym się okazuje, że to doskonale wydłuża czas trwania projektu. Trzeba za długo czekać na ten etap, kiedy ten produkt się w ogóle pojawi i wówczas dochodzimy do sytuacji, spółka nie ma gotówki, trzeba ją zamykać albo szukać kolejnej rundy w sytuacji, w której nie ma żadnego produktu. Przepraszam. Kolejna rzecz, zarządy czy osoby odpowiedzialne za prowadzenie biznesu kładą zbyt duży nacisk na sam produkt, tak? Skupiają się na robieniu świetnego produktu, a nie na to, czy on odpowiada realnym potrzebom i czy realnie da radę go sprzedać.
To również prowadzi do tego, że niestety zbyt późno poprzednie dwa punkty, czyli te najlepsze produkty, które są zbyt złożone i nacisk na produkt, powoduje, że zbyt późno zbieramy feedback z rynku i nie wiemy, czy ten produkt zdąży zadziałać. Jak się o tym dowiadujemy, to nie mamy już gotówki na rynku. Mamy również bardzo często problemy w spółkach, które zatrudniają ludzi z IT do robienia projektów u siebie w środku. Zamiast outsourcować to na zewnątrz, zamiast kupować i wymagać, to biorą ludzi, swoich programistów i rozwijają projekty. Do czego to prowadzi? Przede wszystkim do tego, że własnych programistów mniej się rozgrzesza, znaczy częściej się rozgrzesza. Mówi się, no dobrze, jakoś to będzie, to, że macie tydzień, dwa, trzy, cztery tygodnie opóźnienia, to nic nie przeszkadza. Nie liczymy kosztów, które nie tylko programistów, ale całego zespołu, który trzeba utrzymać, mimo że nie mamy produktu. No ale z drugiej strony, jeżeli damy coś na zewnątrz, damy możliwość zrealizowania projektu zewnętrznej firmie IT, no to pojawiają się bardzo często problemy z złymi umowami z zewnętrznymi firmami IT. I te wszystkie rzeczy, które są na tym slajdzie, tak naprawdę pokazują, na co dzisiaj zwracamy bardzo dużą uwagę. To znaczy, z jednej strony transzujemy, z drugiej strony szukamy inwestycji, które mają produkty bardzo proste, mniej skomplikowane, i gdzie ludzie potrafią sprzedawać, a jednocześnie mają produkt na tyle szybko, że potrafią wielokrotnie zebrać feedback z rynku, zanim spalą gotówkę. No i to tyle tak naprawdę.